Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Czarek Oracki. Za kamerą Wojtek Laskowski. Witamy w Unia Susz TV. Dziś rozmowa, dziś wywiad naszym gościem, trenerem pierwszego zespołu, Jarek Chodowiec. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Dobra, trenerze, przechodzimy do rozmowy bez zbędnej zwłoki. Spotkamy się nieprzypadkowo 21 października i rozmawiamy sobie, żeby podsumować aktualne osiągnięcia Unii po 12 kolejkach rozgrywek klasy okręgowej, w której występuje Unia Susz. Ja szybko zerknę do tabeli. Na pierwszym miejscu Polonia i Łowo 32 punkty, na drugim Drewęca Nowe Miasto 25 punktów, potem Polonia Pasłęk, na trzecim miejscu 24 punkty, również 24 punkty na miejscu czwartym Tęcza Miłomłyn, miejsce 5 Ewingi Zalewo 23 punkty i na szóstym Unia 22 punkty. Tak naprawdę od drugiego miejsca dzieli nas 3 punkty, a przed nami mecz z zespołem, który jest o oczko wyżej na miejscu piątym, czyli za Ewingami Zalewo. Jak jest ważny ten mecz dla Pana, dla zespołu? No jest generalnie ważny dla nas, tak jak i dla układu w całej tabeli. Ale generalnie dla nas jest ważny, bo nam na wyjazdach idzie różnie, a potencjał w tej drużynie jest duży, więc dla nas jest ważny ten mecz. Z racji tak nawet tego, żeby pokazać kibicom, którzy jeżdżą za nami i nas wspierają, że na wyjazdach potrafimy grać tak samo dobrze jak u siebie. Więc z naszej strony zrobimy wszystko, żeby ten mecz na wyjeździe wygrać. Ale też zdaję sobie sprawę, że często gęsto wychodzimy na tych wyjazdach trochę mocno przemotywowani, bo gdzieś tam rozmawiamy, że to jest ten moment, ten czas, w którym chcemy zdobyć te 3 punkty i gdzieś tam czasami chłopacy zbyt mocno jakby wychodzą przemotywowani i te nogi są spłątane. Za bardzo chcą trochę. Tak, za bardzo chcą, bo też widzą, że ludzie jeżdżą, są bardzo zadowoleni z tego, że nam dopingują nas. Naprawdę, to jest przyjemne, bo nie zawsze tak w Suszu było, a naprawdę ci kibice, którzy jeżdżą teraz za nami, to są fenomenalni ludzie, bardzo dobrzy kibice, prawdziwi kibice, tak? Bo ja uważam, że kibicem się jest, na dobre i złe, a na meczach się bywa. Więc tutaj ci, co za nami jeżdżą, to naprawdę są to naprawdę fenomenalni ludzie, kibice. No i dla nich też chcemy jakby trochę się odblokować na tym wyjeździe i kolejny mecz wygrać, który jest ważny dla nas, na pewno dla gospodarzy, ale i też dla układu całej tabeli, bo tak naprawdę popatrzymy, co się dzieje w Polsce i na świecie, tak naprawdę po pierwszej rundzie może się zakończyć cały sezon, więc po prostu wiemy, o co gramy, wiemy, co mamy ugrać i będziemy chcieli wygrać ten mecz i zrobimy na pewno wszystko. Czy nam się uda? Czas pokaże. Piłka jest okrągła, bramki są dwie. Tak mówił Kazio Górski. Zobaczymy, zweryfikuje to boisko. No dobrze, Jarku, szóste miejsce obecnie. Krótko, na ile jesteś zadowolony z takiego miejsca po 12 kolejkach? No, jeżeli pytasz o miejsce, to nie jestem zadowolony w ogóle. Bo uważam, że faktycznie odeszło 10-11 zawodników z poprzedniego sezonu. Jak ktoś popatrzy, to jest jakby zupełnie inna drużyna. Ja mówię o zawodnikach, którzy odeszli, tak? Zupełnie inna drużyna, przyszli chłopacy naprawdę młodzi. Młodzi, którzy właśnie przez to, że czasami się przemotywują, no nie dźwigamy tego ciężaru na wyjazdach i dlatego patrząc przez ten pryzmat, no możemy powiedzieć, no to niezłe miejsce, ale naprawdę potencjał w tych chłopakach jest naprawdę duży, co pokazują mecze u siebie, że kto jakby tu nie przyjechał poza tym jednym meczem, kto tu nie przyjedzie, to naprawdę gdzieś tam wyjeżdża z kilkoma bramkami w bagażniku. Więc naprawdę potencjał jest spory. Tylko ci chłopcy muszą też uwierzyć, że czy u siebie, czy na wyjeździe, to jest ten sam mecz. Więc no z miejsca nie jestem zadowolony. Więc tak naprawdę będę rundę, jak zakończymy, to będę wtedy rozmawiał o konkretnym miejscu, bo ja uważam, że nie jest to miejsce dla nas. Starczy nas na więcej, krótko mówiąc. Tak uważam.
Jasne. Trochę mi już tutaj odpowiedziałeś na kolejne pytanie, które sobie przygotowałem, czytając stronę, zaglądając na Facebooka Unisłusz, rozmawiając właśnie z kibicami. Zastanawiałem się, czy mamy atut własnego boiska, bo jednak zdecydowanie na korzyść wypadają te mecze grane. Nastawienie przy ulicy Leśnej w stosunku do wyjazdów, tam te porażki zdarzały się częściej. To kwestia tego, o czym mówiłeś przede wszystkim, to znaczy dużej ilości graczy jeszcze nie na tyle doświadczonych, żeby z tą presją radzili sobie na tych wyjazdach, czy jest tym coś jeszcze innego? Myślę, że tak. Często słyszę od trenerów innych zespołów, że gramy bardzo fajnie w piłkę. No i cieszy to niezmiernie, jako mnie, jako trenera, jeżeli inny trener drużyny mówi, że super gramy w piłkę, że widzi dużo pomysłów w tym, co my robimy. No, jednakże nie zawsze przekłada się to na nasz wynik, tak? I to mnie trochę martwi, ale to co powiedzieliśmy, no, zawsze piłka jest okrągła i bramki są dwie i czasami nie zawsze lepszy wygrywa. Jednakże wierzę w to, że zespół lepiej przygotowany, czyli dobrze do rundy, umiejący grać w piłkę, w konsekwencji się obroni. Dlatego liczę na to, że my nie skończymy tej rundy na tym miejscu, na którym teraz jesteśmy, tylko będziemy wyżej. A to, czy mamy atut własnego boiska? No pewnie tak, bo jak ktoś spojrzy na to, ile bramek u siebie strzeliliśmy, no to zdecydowanie... Duże są też te dysproporcje pomiędzy umiejętnościami różnych drużyn, akurat w tej rundzie to jest widoczne, prawda? To 17-0, to nie tylko atut własnego boiska. Okej, to tak ja nie do końca się z tym zgodzę, bo drużyna przegrywa z nami 17-0, a później przegrywa z innym zespołem, który jest nad nami 3-0, 2-0. Mhm. I to słyszę od innych trenerów, że tak naprawdę każdy trener, który tu przyjeżdża, mówi, to jest niemożliwe, że wy jesteście na tym miejscu, na którym jesteście, po tym jak wygracie w piłkę. Mhm. Ale to co mówię, no naszą bolączką jeszcze jest to, że nie potrafimy przełożyć tej gry u siebie na grę na wyjeździe. I nad tym trzeba popracować i jakby upewniać chłopców w tym, że na pewno potrafią grać w piłkę i mogą to robić również na wyjeździe, nie tylko u siebie. No tak. Taka trochę psychologiczna praca też przed Wami, oprócz trenowania umiejętności czysto piłkarskich, prawda? Tak, wspomniałeś o tym, że jeśli wygrywamy to wysoko, czyli ze skutecznością nie mamy problemu, czy dotyczy to tylko meczu? Dotyczy. No, ja uważam, że dotyczy to zdecydowanie, chociaż nie mogę tego powiedzieć, bo na wyjazdach też strzelamy sporo bramek, bo były mecze i 5-4 i 3-2. Więc uważam, że na wyjazdach też strzelamy te bramki. Problem pojawia się gdzie indziej, bo problem pojawia, wydaje mi się, że dotyczy też poszczególnych zawodników, bo gdzieś we wcześniejszych momentach byli zawodnicy z formacji obrony, którzy mieli słabszy moment i gdzieś tam popełniali błędy, na które kończyły się utratą bramki. Teraz gdzieś tam słabszy moment gdzieś miał bramkarz, który notabene w tym momencie Maciek jest kontuzjowany, jest jedynym bramkarzem, tak? No trochę tak jest, że błędy tego defensywnego bloku zawsze tak, ważą więcej. Zawsze konsekwencje. Zawsze tłumaczę chłopakom, którzy grają w tej formacji obronnej i w bramce, że no, wy jesteście jak saperzy. Jak wy się pomylicie, to na pewno ktoś się o to przyczepi, bo to na pewno skończy się w siatce, nie? No i tak się niestety dzieje, bo uważam, że nawet ten ostatni mecz z Polonią Pasłem, który przegraliśmy, jak ktoś spojrzy na wynik, to sromotnie, po 3-0. Ale mogliśmy ten mecz otworzyć sobie w 5 minucie, gdyby Dominik tą sytuację sam na sam dobrze przyjął piłkę i wyszedł i skończył bramką. Po czym robimy dwa chochliki i... Jest po meczu właściwie. Tak naprawdę, dajemy dwie bramki gospodarzom i wygrywają ten mecz, aczkolwiek, no mówię, no jeszcze naprawdę kilka meczy jest i ja tam wierzę bardzo mocno w tych chłopaków i myślę, że kilka bramek dołożą, a mówię, no skuteczność myślę, że jest okej, szczególnie u siebie.
Okej, okay. Chciałem właśnie zapytać, czy te 4-5 i 3-4 w Zwierzę w Janowcu, kiedy to bramki traciliśmy w ostatnim minutach, trochę mi już odpowiedziałeś na to pytanie. Chciałem zapytać, jakby co jest powodem, czy to są właśnie kwestie indywidualnych błędów, ale z czego one wynikają, bo popełniają je piłkarze, którzy nie są, nie mają najmniejszego stażu w zespole, prawda? No właśnie, no właśnie. Sam często zadawałem sobie to pytanie, bo nie ukrywam, że mecz w tym Zwierzewie to tak naprawdę mecz, który mieliśmy w pełnej kontroli, w pełnej. Chyba w 10 minucie wygrywaliśmy już 2-0. I naprawdę mogliśmy tam dołożyć przez następne 10 minut. Potem zaczęły się cudze, były 3 żółte karne, tak 5 żółtych kartek, 1 czerwona. Tak jest, tak jest. Więc tutaj jakby naprawdę mieliśmy mecz naprawdę pod kontrolą. I ja naprawdę stronię od tego, żeby oceniać sędziów. Nie lubię oceniać innych ludzi. Uważam, że dobra praca to obroni się sama. Ale naprawdę to, co w tym meczu wyrządzał chłopakom pan z Gliskiem, to jest niewiarygodne. No dobrze. Porozmawialiśmy też, o tych trudnych, meczach i trudnych tematach, po to, żeby za słodko mi było, bo to też nie jest tak, że ten wywiad ma służyć temu, żeby czy ciebie, czy zawodników jakoś potępiać, ale z takim samym zaciekawieniem i taką samą dokładnością pytamy i o porażki, i o zwycięstwa, bo obie te strony tego samego medalu piłkarskiego nas po prostu jako kibiców interesują. Ja też się do tych kibiców zaliczam i z tym większym zaciekawieniem pytam. Wróćmy do wysokich wygranych, czy w ogóle do wygranych. Mam jeszcze takie pytanie. Co twoim zdaniem buduje bardziej zespół? Te wygrane, już nie mówię o 17, ale było też 10, było 7-0, było 7-1. Czy taka wygrana jak 3-2, jak wywieziona z tego wyjazdu w Miłomłynie po trudnym meczu też przegrywając, byliście w stanie jednak przechylić szale zwycięstwa na naszą korzyść? No zdecydowanie ten wynik Miłomłynie 3-2, bo to był bardzo ciężki mecz. W naszym wykonaniu graliśmy dobrze w piłkę, ale znowu nie ostrzegliśmy się błędów i straciliśmy takie dwie bramki, że no, to nie przystoi nawet młodzikom. Więc to akurat bolało. Bo mając w bloku defensywnym naprawdę doświadczonych zawodników, no to zdaję sobie sprawę, że takich błędów raczej nie będzie, nie będą się im przytrafiały. A jednak... No tak, recepty na to, żeby się takie błędy piłkarskie... Ale na szczęście Darek od już dłuższego czasu gra naprawdę dobre mecze i myślę, że na tej ścieżce już zostanie. Oby tego sobie wszyscy życzymy. Ale fajnie, że w tym Miłomłynie byliśmy się w stanie podnieść. Tam naprawdę cały zespół stanął na wysokości zadania. Gdzie mocno przed tym meczem rozmawialiśmy, motywowaliśmy się, bo po pierwsze to był bardzo ważny mecz dla układu tabeli. Bo Miłomłyn wtedy, o ile sobie przypominam, był chyba liderem, albo jakoś tam blisko. No i to była taka dwóch spadkowiczów z tej czwartej ligi, i taka trochę mocowanka. I fajnie, że przyszliśmy z tego zwycięsko, gdzie to my musieliśmy cały mecz gonić wynik, tak? Więc fajnie. I dziesiątkę kończyliśmy, więc no fajnie, że tak się stało. Mogliśmy tam jeszcze dołożyć. No ale fajnie utrzymaliśmy wynik, wygraliśmy i wracaliśmy na szczęście. Tak, 3 punkty pojechały z wami do Suszowa. Rozmawiamy o tym strzelaniu bramek. Mówiliśmy, że skuteczność, zwłaszcza na własnym stadionie, nie jest dla nas problemem. Ja mam takie pytanie, prosi mnie o jego zadanie kibica Unii Susz, więc w ich imieniu pytam. Czemu najlepszy snajper zespołu Krystian Stanic nie rozgrywa ostatnio wszystkich widzów w pierwszym zespole? No jest to dla mnie jako trenera bardzo, bardzo proste pytanie, bo ja staram się, żeby cały zespół jakby brał udział w grze ofensywnej, jak i defensywnej. Krystian ma bardzo dobre i duże walory ofensywne, ale niestety w grze defensywnej no bierze mały udział, chociaż cały czas pracujemy nad tym, żeby miał dużo większy wpływ na to, co się dzieje
w grze obronnej. Czyli pressing zaczyna się już od środku tak napastnika. Tak jest, bo chcemy grać po prostu troszkę nowocześniej, troszkę lepiej. Chcemy uczyć się grać przede wszystkim, a nie tylko, jak to mówili kiedyś stary trenerzy, kopnij biegnij. Bo w konsekwencji kopnij biegnij za dużo nie da. Za dużo nie da, a tak jak to, co mówiłem na początku, uważam, że nasze dobre przygotowanie i dobra gra w konsekwencji się obroni. Czy tak się stanie, to się okaże, ale tak jak mówię, ja też przychodząc tu w czwartej lidze czy w piątej, stawiałem na Krystiana bardzo mocno. Bardzo mocno, ale też jakby mówiłem mu cały czas, Krystianu, trzeba pracować też do tyłu. Ale też jakby podejmuję decyzję o składzie po przepracowanym tygodniu. Dla mnie już nieraz ci, co mnie znają, zobaczyli, że no, staram się tym składem rotować w miarę możliwości. Tak? Jedyna pozycja, na której nie mogę rotować, to jest bramkarz. Bo na tą chwilę Maciek ma kontuzję, Karol jest sam. Tak naprawdę, tu nie masz pola manewru po prostu. Tak, tu nie mam pola manewru, ale staram się cały czas wprowadzać, bo przecież Bartek Sztuka, który dostaje bardzo dużo minut, coraz więcej, Hubert Cap, który tak samo odważnie wchodzi do tego. I ja naprawdę nie będę bał się postawić na młodego chłopaka stąd, bo wiem, że to zaprocentuje w przyszłości. Oczywiście, nie zapominam o Krystianie. I chcę, żeby strzelał do bramki i dawał cały czas, bo wiem, że to jest ulubienie z publiczności. Nasza legenda, jak się chłopaki z niego śmieją w szatni, ale to jest takie pozytywne. Ale... Musi być elementem zespołu. Po tak jest, sposób. Musi to być element zespołu. Jak ja to mówię, nie ma świętych krów. Wszyscy pracujemy i jedziemy na tym samym wózku. I wszyscy musimy pracować tak samo w obronie, jak i w ataku. Ale życzę sobie tego i zespołowi, i kibicom, i Krystianowi, żeby strzelał jak najwięcej i dawał bardzo dużo zespołowi, tak? Jasne. Ponownie muszę się z tobą tylko zgodzić, wszyscy sobie tego życzymy, żeby Krystian jakby wrócił do pełnych 90 minut, pracował i w obronie, i w ataku, i strzelał bramki dla Unii Susz, a cały zespół, żeby kolejne mecze tylko wygrywał. Na chwilę zostawmy zespół, wrócimy do niego jeszcze w ostatnim pytaniu, ale mam takie przedostatnie, w którym chciałbym poruszyć wątek, który trochę nam umyka, kiedy skupiamy się wyłącznie na pierwszym zespole. Natomiast przeglądając sobie tego Facebooka Unii Susz, też zwróciłem uwagę na bardzo dobre wyniki tych grup wiekowych, które tworzą Akademię Młode Talenty Unia Susz. Ty łączysz obie funkcje, jesteś i trenerem pierwszego zespołu i szefem Akademii. Powiedz, jak całe to przedsięwzięcie wygląda dziś w stosunku do tego, jak to zakładałeś czas już jakiś temu. Czy to jest to, jak to miało wyglądać, czy to tak dzisiaj wygląda, jak sobie to wymyśliłeś? Powiem tak, no, plan był ambitny i powiem szczerze, że nawet nie przypuszczałem, że tak szybko zacznie się realizować. A to pokazuje tylko to, że tutaj w naszym regionie, w Suszu i w okolicy są naprawdę zdolni młodzi chłopcy i dziewczęta, bo w tych najmłodszych sekcjach są również dziewczęta. Tak naprawdę akademia to jest najważniejsza rzecz, bo jakby z tej też akademii będzie później miał jakby zysk i będzie czerpał korzyści pierwszy zespół. Jeżeli nie będzie dobrej akademii, nie będzie dobrych grup zespołowych, to ta seniorska piłka będzie w Suszu taka, że będziemy musieli ciągle szukać, gdzieś wyciągać komuś zawodników. A ja przychodząc tutaj do Susza, jakby wracając na jakby stare śmieci, gdzie notabene jeszcze namawiał mnie poprzedni dyrektor, żeby tu coś zrobić, to przyszedłem tylko z tą myślą, że albo coś idziemy i coś robimy dobrego, co da coś Suszowi na lata. Na lata i pozwoli wypromować zawodników. Dzisiaj na przykład pierwszym takim przykładem, że Akademia to jest strzał w dziesiątkę, jeszcze wtedy nie byliśmy połączeni jako Młode Talenty z Unią, ale takim zawodnikiem, który wychodził od nas i jest dzisiaj w Fase Szczecin, jest Furmański, tak? Konrad, który tak naprawdę przyszedł jako mały chłopiec, ledwo umiał chodzić,
a gdzie uczył się biegać, później grać w piłkę, poruszać, później przyszli inni zawodnicy i mówię, i tak powoli i wraz z Kubą trafili do jeziora, do mojego jeziora. Tam też już Konrad był za dobry i skauci złapali go i poszedł i jest teraz dzisiaj w Fasa Szczecin. Każda grupa teraz tak naprawdę od Krzyśka Chrumeńskiego, Trampkarz Młodzik, wygrywane mecze. Naprawdę jest ich spora grupa chłopców. Jest ta płynność, jest stabilność, jest trening. Tych dzieciaków jest stała ilość. Cały czas ktoś chce przyjść. Kolejne grupy, Orlik. W niedzielę finał Orlika, za chwilę Żak, które też prowadzę wraz z Karolem. Również gramy w finale. Skrzatno jeszcze nie zaczął, więc uważam, że ja nie wiem, czy kiedykolwiek tutaj w Suszu każde te grupy młodzieżowe grały w finału, więc uważam, że tutaj naprawdę dobra praca trenerów w akademii, która jakby owocuje. Dodatkową rzeczą jest to, której też się uczę i ze szkoły trenerów wyniesioną, gdzie wprowadzamy nowe elementy do akademii. Teraz najnowszym elementem jest wprowadzenie zajęć z kickboxingu, które na szczęście mamy w zarządzie jako wiceprezesa Jarka Piechotkę, który ma fenomenalną wiedzę na ten temat i dzieli się tą wiedzą z tymi dziećmi tak naprawdę za free, tak? A to prawda, bo gdzieś czytałem, że tego typu elementy jakichś sportów walki są bardzo często elementem treningu piłkarskiego. Oczywiście, że tak. Zachodzie? Oczywiście, że tak. Tak naprawdę ktoś, kto był gdzieś, widział, czy w Polsce, w dużych akademiach, czy na Zachodzie, to zawsze jest wprowadzony jakiś element sportu walki, jakiś dodatkowy sport. A to jest element, którego my, trenerzy, nie jesteśmy w stanie poprawić na treningu stricte piłkarskim. Bo niestety w dzisiejszych czasach mamy erę Facebooków, mamy erę komputerów, a niestety zabrali nam trzepaki, na których dzieciaki skakały. Berki, tak, dokładnie. Dziecko spędza większość czasu przed komputerem, bądź w szkole, bądź na innych jakby lekcjach, a niestety nie rozwija się pod tym względem, jak my rozwijaliśmy się kiedyś, biegając. Ogólnoruchowo. Tak jest. I ten pomysł, tak naprawdę ja się już z nim biłem chyba z rok czasu i chodziłem cały czas do Jarka Piechotki i mu tam dziurę w brzuchu wierciłem. Bo ja uważam, że dopiero teraz my ruszymy, jak my teraz mamy takie wyniki, to co to będzie za jakiś czas? Bo ja uważam, że dopiero my się rozkręcamy. Trochę mi już też odpowiedziałeś na pytanie, bo miałem jeszcze takie ostatnie, chciałem powiązać temat Akademii i znowu wrócić do pierwszego zespołu. Czy Akademia już jest zapleczem dla pierwszego zespołu, czy już nam daje? Znaczy generalnie, tych zawodników, ale chyba jeszcze za wcześnie. Generalnie jeszcze troszkę za wcześnie, ale już pojawiają się. Jest Szymon Grzebiennik, który już tam zaczynał w Akademii i już jest przy pierwszym zespole, trenuje z pierwszym zespołem. Jest Łukasz Popławski, jest Hubert Brzuszkiewicz. Są młodzi chłopcy, 15-16-letni, którzy już trenują, jedyni, którzy zostali z tej grupy juniorów, tak? Ktoś tam kiedyś do nich powiedział, że a wy nie jesteście najlepsi. To ja bym mu teraz odpowiedział, może nie byli najlepsi, ale są i będą na pewno uważam dobrymi piłkarzami. Oczywiście, jeżeli utrzymają swój poziom treningu i jeżeli będzie tak samo im się chciało. A uważam, że już w późniejszych latach to my będziemy się tylko cieszyć. A następnym celem Akademii to jest promocja zawodników, czyli najlepsi zawodnicy, tak jak Konrad i Kuba poszli w świat, tak samo w świat... Ich następcy też. No tak, bo mówię, Kuba Fiodorowicz jest w moim jezioraku, Konrad jest w Szczecinie i tak samo ja już nawet w grupie Żaka miałem zapytania z Olimpii Grudziądz o dwóch zawodników. Więc uważam, że naprawdę to idzie w dobrą stronę, a kolejne zajęcia, czyli z tego kickboxingu, nauczymy naszych dzieci takiej pewności siebie, nauczymy ich upadać i formę rywalizacji,
I uważam, że naprawdę będzie dużo lepiej. I pierwszy zespół nie będzie musiał szukać ludzi. Wręcz odwrotnie. To z Unii i z naszej akademii, z naszych tym będą czerpać inne kluby. Ja jestem o tym przekonany. Jestem o tym przekonany i jak patrzę tylko, jak ci zawodnicy się rozwijają, to jestem dumny z tego, że to się udało. Więc ja tutaj mówię jeszcze raz, dziękuję Jarkowi, że jakby zgodził się takie zajęcia poprowadzić. Cieszę się, że mam takich trenerów, jakich mam, tak? Bo początki nie były łatwe, bo były rozstania, były różne rzeczy, ale uważam, że mam naprawdę dobrych trenerów. I robisz dobrą robotę. Staram się też cały czas cisnąć, że mamy się rozwijać, my jako trenerzy. Ja się sam rozwijam, ich też o to proszę, bo to tylko da w konsekwencji jakiś zakładany cel. Ale mówię, no cieszę się, że mogę w takiej akademii pracować, która się cały czas rozwija. Mówmy się, bo to nie jest jeszcze jakby szczyt, który już osiągnęliśmy. I z takimi trenerami. Oczywiście teraz będą pewnie kolejni trenerzy, którzy też chcą przyjść do nas do akademii, bo widzą, jak to wygląda. Kolejne osoby, które zapisały się na kurs i ja odbierałem telefony, że jesteśmy na kursie. Jakby było, to jesteśmy chętni nawet na odbycie jakiejś tam praktyk, więc ja się cieszę z takich rzeczy, bo znaczy, że o nas się mówi, tak? Tak, i mówi się dobrze. I mówi się dobrze, więc a mówię, a finały rozgrywek w poszczególnych kategoriach pokazują, że jest dobrze. Że w dobrym kierunku. Tak. Dziękuję Ci, Jarku. Mieliśmy porozmawiać dzisiaj krócej niż ostatnim razem. Ale niewiele krócej nam się udało. Gadamy i gadamy, bardzo serdecznie przepraszam, ale to dlatego, że obaj chyba lubimy bardzo piłkę nożną i obaj lubimy Unię Służb. Mam nadzieję, że Wy też. Dziękujemy, że byliście z nami. Jarek Chodowiec, trener pierwszego zespołu, szef Akademii Młode Talenty Unia Służb, był gościem moim, czyli Czarka Orackiego. Dzięki Wojtku za pomoc za kamerą. Pozdrawiamy Was serdecznie i trzymajcie kciuki za sobotę. Unia Służb na wyjeździe w Zalewie musi ten mecz wygrać. Dzięki. Dziękuję również bardzo i pozdrawiam kibiców, prawdziwych kibiców. Pozdrawiam, dziękujemy, do widzenia. Do widzenia.